jest naprawdę dobry. Wybacz, zaczytałem się. W czym mogę pomóc? A, jesteś tutaj pierwszy raz. Nie kojarzę cię. Czas na przygodę z książkami jest zawsze dobry. Masz rację. Na początku powinienem wobec tego założyć twoją kartę biblioteczną, jeżeli masz życzenie wypożyczyć tu książki i dopiero zaczynasz. Jest to rutynowa procedura. Takie są wymagania tego budynku. Pewnie rozumiesz. Jasne. Wobec tego dzisiaj mamy. Tak, bardzo proszę, podaj mi swoje imię i nazwisko. Datę urodzenia. Adres. O, to faktycznie blisko. Będziesz częstym gościem? W takim razie miło mi, cieszę się. Zawsze chętnie goszczę nowych czytelników. Niestety w tych czasach statystyki czytelnictwa są niezbyt dobre. Ale mam również wrażenie, że wiele osób z powrotem zaczęło doceniać przewagę papieru nad formą cyfrową. Ten zapach, dotyk, obcowanie z papierem. Coś materialnego pomaga zakochać się w czytaniu na nowo. Jest też sporo osób, które nie były u nas wiele lat, a znów zaczęły uczęszczać regularnie. Bardzo mnie cieszy ten fakt. Wierz mi, czytanie jest naprawdę czymś fascynującym. Bardzo proszę, podaj mi jeszcze adres e-mail. Jeśli będziesz chciał, będziemy mogli zapisać cię na newsletter, dzięki czemu program z automatu będzie wysyłał powiadomienia o czasie pozostałym do oddania książki, a także o nowościach, jakie się u nas pojawiły, bądź pojawią się w najbliższym czasie. O, takie małe udogodnienie, można by powiedzieć, znak współczesnych czasów, aby nasza placówka była bardziej nowoczesna. Podaj ten adres e-mail. Małpa, tak. I kropka, tak. Ciekawy nick. Dobrze. Dobrze byłoby jeszcze, abyś podał mi tu swój numer telefonu. Nie jest to wymóg obowiązkowy, ale czasem maile mogą nie dochodzić. Zdarzają się również niekiedy różne problemy z łącznością. Sam wiesz. Dobrze. Tak.
Dobrze, skoro już tu jesteś, to powinienem poinformować cię o regulaminie naszej czytelni. Oczywiście niektóre książki jak atlasy, encyklopedie i niektóre pozycje literatury fachowej są dostępne tylko i wyłącznie na miejscu. Niestety. Jeśli jednak życzysz sobie przejrzeć taką książkę, możesz udać się do pokoju, który znajduje się z tamtej strony. Możesz zająć na spokojnie miejsce przy stoliku i przejrzeć interesującą cię pozycję. Naturalnym jest, aby nie hałasować oraz nie spożywać pokarmów w czasie obcowania z tymi książkami. Niektóre są dość stare, łatwo je uszkodzić. Inne dość kosztowne. Cieszę się bardzo, że zasady nie są ci obce i zawsze się ich trzymasz. To bardzo dobrze o tobie świadczy. Cenię sobie takich ludzi. Wracając do regulaminu, muszę ci powiedzieć, że termin na wypożyczenie książek to 30 dni i możesz wypożyczyć ich maksymalnie 4. Możesz także przedłużyć termin zwrotu telefonicznie, mailowo bądź osobiście. Mamy również autorski system, w którym możesz założyć sobie konto online i dokonywać zamówień danej książki. System to odnotowuje, aktualizuje i jeśli książka zostanie do nas zwrócona, automatycznie wysyła ci maila z informacją, że jest już dostępna. Zapiszę ci na kartce adres naszej witryny. Procedura rejestracji w systemie jest banalna, na pewno sobie poradzisz. Warto też wspomnieć, że nie nagradzamy opóźnień w terminach oddania i każdy dzień dłużej niż wymagany jest płatny. Jest to opłata 50 groszy za dzień. Myślę, że jest to więcej niż u konkurencji, ale również nasze książki są na bardzo wysokim poziomie i wybór jest tu ogromny. Zresztą sam możesz się rozejrzeć. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jest to biblioteka bardzo przyjazna osobom, które przestrzegają regulaminu. Doskonale. No to w takim razie, skoro formalności mamy już ze sobą, to powiedz mi, mój drogi, jakie książki cię interesują? Jakie są twoje zainteresowania? Ja sobie tutaj zapiszę jeszcze. Gdzie ty tu jesteś? O, tutaj. Dobrze. Możesz wskazać mi 3 do 4 interesujących cię tematów. Doskonale. I fantastyka też. No to mamy takie, można by powiedzieć, standardowe zainteresowania jak na osobę w tym wieku. Tak, myślę, że bez trudu będę mógł ci coś polecić za moment. Poczekaj sekundkę, a ja przyniosę kilka sprawdzonych pozycji. Muszę się zastanowić.
Wspaniale, mój drogi, mamy fantastykę, horror, podróże oraz kryminał. Jest to dość bogaty obszar działania. Ciężko z pewnością będzie dokonać selekcji tylko paru sztuk, ale dam ci kilka do wyboru. Spróbujesz wybrać sam, obiecuję. No to w takim razie zacznijmy może od horroru. Ponieważ sam uwielbiam tego typu książki, więc mam tu spore pole do popisu, jeśli chodzi o doradzanie. Pewnie znasz, ale jednym z najważniejszych pisarzy, jeśli chodzi o ten gatunek literacki, jest Stephen King. Jest on przez wielu uznawany za prawdziwego króla literatury grozy. Napisał już ponad 70 książek. Wiele z nich jest bestsellerami, sprzedają się na całym świecie. Niektóre doczekały się również ekranizacji. Słyszałeś o nim? Niestety tu wybór nie jest prosty, gdyż sam autor ma naprawdę wspaniałe pióro i warsztat. Siedzi w branży już wiele lat. Z tego co pamiętam, to pierwsze opowiadanie napisał już jako dziecko. Średnio pisze po 3 książki rocznie, a ponadto potrafi pisać razem w jednym czasie, nie myląc wątków. Prawda, że niesamowity umysł? Tak, jest bardzo ceniony za styl, niesamowitą wyobraźnię i polot. Również tak uważam. Pierwszą moją propozycją jest chyba najgrubsza książka Stephena Kinga, która ostatnimi czasy zyskała, można by powiedzieć, swoje drugie życie za sprawą nowej ekranizacji. I jest to nic innego jak książka o tytule To. Po angielsku It. Pozycja ta ma aż 1100 stron. Jednak muszę ci powiedzieć, żebyś nie przerażał się objętością, ponieważ czyta się ją naprawdę bardzo szybko. Zarówno fabuła, jak i sami bohaterowie są bardzo ciekawi. Książka opowiada niezwykłą historię o klaunie. A raczej złowieszczej sile, która przejmuje postać klauna, który sieje spustoszenie, wykorzystując strach. Oczywiście jest to tylko jedna z opcji, chociaż w tej formie ukazuje się najczęściej. Jest to także postać bardzo ciekawa i niezwykle złożona, której nie są obce wszelkie nasze lęki i która potrafi obrócić je wszystkie przeciwko nam. Ma szeroki wachlarz umiejętności i stanowi metaforę tkwiącego w ludziach zła. Jest mistrzem iluzji, a grupka dzieciaków, którym przyjdzie spotkać się z tym osobnikiem, będzie miała nie lada orzech do zgryzienia. Dzieciaki mają tu kluczowe znaczenie, bo tylko one są w stanie zobaczyć to. Według wielu opinii jest to najlepsza, a zarazem najbardziej przerażająca powieść Stephena Kinga. Zaczynamy więc z grubej rury. Boisz się klaunów? Nie będę cię oszukiwał. W tej książce jest on wyjątkowo przerażający. Gdybyś miał mieć przez to koszmary, poszukajmy czegoś innego. Zobaczmy. O, a może Ręka Mistrza. Tutaj z kolei mamy opowieść o malarzu, który z tego co pamiętam
traci rękę i przy okazji zdrowe zmysły. Aby odpocząć, udaje się na bezludną wyspę Dumaki, która jest olśniewająco piękna i ma nadzieję, że stanie się jego inspiracją. Jego nerwy nie zostają jednak ukojone. Jego pasja nie daje mu upragnionego relaksu. Wręcz przeciwnie. Staje się niewolnikiem swojego talentu. Za sprawą swoich emocji sprawia, że jego własne obrazy zaczynają żyć. A on sam coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością. Muszę ci powiedzieć, że ta książka naprawdę potrafi wciągnąć na długie godziny. Ma w sobie tajemnicę, mrok, ciekawą historię, nutkę spajającego to wszystko artyzmu, który zdobywa tu coraz bardziej niszczycielską moc. Widzę twój entuzjazm, widzę, że moja opowieść już bardzo cię wciągnęła. Spokojnie, spokojnie, nie decyduj jeszcze. Sekundka. Jako trzecią propozycją tego autora mogę zaoferować ci, no, można by powiedzieć już klasykę. Sądzę, że nikt tutaj nie zaprzeczy, a dokładnie mówiąc, Lśnienie. Bardzo dobra, głośna książka Stephena Kinga. No, z samych początków jego kariery pisarskiej na wielką skalę. Wielu znawców literatury jest zdania, że to właśnie w tamtym okresie Mistrz Grozy pisał swoje najlepsze dzieła. Nie ma się co dziwić. Z tego co wiem, to książka ta została wydana w 1977 roku. Naprawdę. Ale wierz mi na słowo, że nadal jest ponadczasowa i wciągająca. Mam do niej ogromny sentyment. Opowiada ona o przygodach wypalonego życiem pisarza, który ma pracować zimą jako dozorca w hotelu. O tej porze roku hotel Panorama jest nieczynny. Przeprowadza się tam z żoną i małym synkiem i ma spędzić tam kilka miesięcy. Niestety okazuje się, że hotel skrywa straszne tajemnice, a jego duchy nie chcą opuścić tego świata. Mamy tam zamordowane przez szalonego ojca bliźniaczki, upiornego kelnera, gnijącą staruszkę, która utonęła w wannie we własnym pokoju, do którego nikt nigdy nie powinien zaglądać. Łącznikiem jest mały chłopiec, Dany, który posiada wyjątkowy dar, zdolności parapsychiczne, dzięki którym może dostrzec to, co działo się tam w przeszłości. Jest to opowieść mrożąca krew w żyłach, pełna makabrycznych wizji, pełna strachu. Ale bądź pewien, że książka ta zapada w pamięć na długie lata. Moim zdaniem jest to chyba najlepsza książka tego autora. Zdecydowanie. Drugą kategorią, jaką wskazałeś, są podróże.
Cieszę się, że wybrałeś akurat tą kategorię literacką, ponieważ książki o tej tematyce dają wiele możliwości. Można dzięki nim podróżować, nie wychodząc z domu. Tak, masz rację. Dużo można także dowiedzieć się o danym kraju, kulturze, poznawać ludzi, ich historię. I tutaj mogę zaproponować ci dwie bardzo ciekawe książki. Wspomniałeś mi, że interesujesz się kulturą wschodu, Chinami, Japonią. Wobec tego chciałbym, abyś zapoznał się z książką, która jest oparta na faktach, a mianowicie Bezsenność w Tokio. Jest to książka widziana oczami Polaka, Szona, który wyjeżdża tam na rok, a zostaje na znacznie, znacznie dłużej. Dla Japończyków cudzoziemiec określany jest mianem Gaijina. To książka... jest to... można by powiedzieć pamiętnik, osobiste wspomnienia naszego rodaka, opisujące codzienne życie w kraju kwitnącej wiśni. Z całą pewnością nieraz zadziwisz się zwyczajami, które tam panują. Ta książka sprawiła, że zacząłem patrzeć na Japonię zupełnie z innej perspektywy. Polubiłem ją. Myślę, że ty odniesiesz podobne wrażenie. Oczywiście akcja działa się już parę lat temu, ale myślę, że niektóre wzorce są tam obecne do dziś. Bezsenność w Tokio. Brzmi intrygująco, prawda? Dobrze. Kolejną książką, myślę, że nawet bardziej ciekawą dla twojej młodej osoby, dla osoby w twoim wieku z kategorii podróżniczych, mogę przedstawić ci świetną serię książek. Busem przez świat. Wyszło ich już kilka. To była pierwsza. Otóżmy sobie resztę. Busem przez świat. Cała historia jest niesamowita. Grupa przyjaciół, studentów marzy o podróżach. Dlatego kupuje starego busa. I po krótkim remoncie rusza w świat. Początkowo jedynie po Europie. Potem odwiedza kolejne kraje, a nawet kontynenty. Z upływem czasu ekipa zmienia swoich członków. Jednak podróże i przygody opisane w tej serii są zawsze ciekawe i niesamowite. A wszystko dopełniają piękne zdjęcia. Może niekoniecznie w pierwszej części, ale w kolejnych. Mamy tutaj na przykład rozdział Nocne spotkanie z niedźwiedziem. No proszę, mówisz, że fotografia to twoje hobby.
Więc z pewnością docenisz te piękne zdjęcia i malownicze krajobrazy zawarte w tej książce. Na pewno przypadną ci do gustu. Zobacz, jaki piękny wschód słońca. Książki są podzielone na rozdziały. Nie są za długie. Czyta się je naprawdę dobrze. Jest to miła i łatwa książka do relaksu, odcięcia się od szarej rzeczywistości. Pokazuje, że czasem bez nadmiernego budżetu można spełniać swoje marzenia. Mamy już kilka tomów. Także Australii. Ameryka za $8. Zamówiłem ostatnio najnowszą część, jednak nie zdążyła do nas dotrzeć. W tej chwili jestem w stanie zaoferować ci te 4. Przejrzyj sobie. Myślę, że cię zaciekawią. Idąc dalej, docieramy do kryminału. Przyznam szczerze, że nie jest to mój ulubiony gatunek, ale rozumiem, że może się podobać. Nie czuję się tutaj wybitnym doradcą. Z kryminałem kojarzą mi się autorzy tacy jak Coben, Masterton, Kunz, ale ostatnimi czasy jest też sporo autorów skandynawskich ze Szwecji, Finlandii. Sam pewnie wiesz. Mamy tu do dyspozycji 3 tytuły. Intensywność, Milczenie owiec oraz Pentagram. Pierwszej z nich nie czytałem, muszę to uczciwie powiedzieć. Jednak jest to jeden z najbardziej znanych autorów tego typu. Myślę, że będzie dobre. To będzie dobra książka. Czuję to. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to przeczytać ci recenzję. Młoda kobieta, Hina Shepard, próbująca poradzić sobie ze wspomnieniami koszmarnego dzieciństwa, które upłynęło w atmosferze strachu i przemocy, jest świadkiem okrutnego zabójstwa przyjaciółki i całej jej rodziny. Mordercą jest psychopata niejaki Wes, afirmujący intensywność własnych przeżyć kosztem całkowitej pogardy dla ludzkiego życia. Rozdarta między paraliżującym strachem a chęcią zemsty, Hina towarzyszy zabójcy w jego podróży w charakterze pasażera na gapę i jest niemym świadkiem kolejnych zbrodni. Przez przypadek poznaje jego tajemnicę. Wes więzi w swoim domu młodą dziewczynę imieniem Ariel. Przezwyciężając strach, Hina decyduje się uratować Ariel. Tymczasem sama wpada w pułapkę zastawioną przez zbrodniarza. Nie jest gruba ta książka. Dobrze. Druga pozycja to znów klasyka. Musisz mi wybaczyć, że staram się pokazywać ci starocie, jednak uważam, że są one bardzo ponadczasowe. Tytuł tej książki to Milczenie owiec. Jest to bardzo znana i głośna literatura. Możesz być tego pewien. Słyszałeś? Oglądałeś film? No tak, była ekranizacja, ale
Myślę, że niczego nie tracisz. W tej książce cała historia jest ukazana w dużo szerszy sposób. Zresztą, jak wiesz, filmy zawsze muszą być okrojone. Gdyby każdy element był identyczny jak w książce, to taki film musiałby trwać naprawdę wiele godzin. Tak czy inaczej, mroczna historia Hannibala Lectera jest jak najbardziej godna uwagi, zwłaszcza w te długie jesienne wieczory. Tak, tak. Była tam również rudowłosa policjantka. Dobrze pamiętasz. Żeby być całkiem dokładnym, to była to agentka FBI. Nazywała się Clarice Starling. Książka dobrze trzyma w napięciu. Można by powiedzieć, do samego końca. Akcja rozwija się fenomenalnie. I nie wyobrażam sobie, jak można być fanem kryminału i nie przeczytać tej lektury. Jest to pozycja obowiązkowa. Oczywiście jest to pierwsza część serii. Mamy jeszcze drugą część o tytule Hannibal oraz trzecią Czerwony Smok. Jednak niech sprawdzę. Tak jak myślałem, musiałbym skoczyć po nie do naszego drugiego budynku. No tak. Dobrze by było przypomnieć sobie całą historię od początku. Masz słuszność w tej kwestii. Na pewno nie będziesz się nudził czytając to, ale a propos ciekawych książek, to myślę, że ostatni kryminał również przypadłby ci do gustu. A jest to Pentagram. Nie wiem, czy znasz autora Ionesbo. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Nie kojarzysz? Już ciebie wprowadzam w tajniki książki. Jest to piąta część, w której występuje postać komisarza Harego Hall. Dobre w tym wszystkim jest to, że te książki nie są ze sobą powiązane. To znaczy, każdy tom to zupełnie inna historia. W tym przypadku spotykamy się z prawdziwym kurierem śmierci. Harry Hall tropi seryjnego mordercę, który zastrzelonym przez siebie ofiarom odcina kolejne palce u rąk, a na miejscu zbrodni zawsze pozostawia znak pentagram. Prawda, że brzmi intrygująco? Jeśli kiedykolwiek miałbyś styczność z tym autorem, daję ci gwarancję, że również ta część mocno trzyma poziom i jest godna polecenia każdemu. Zobacz, jej kieszonkowe rozmiary z pewnością pomagają zabrać ją ze sobą nawet w długą podróż, czytać ją w autobusie lub na uczelni. Zerknij tylko. Podoba ci się okładka? Jest ciekawa. Nie powiem, że nie. Chciałbyś jeszcze o coś zapytać? Być może znalazłoby się jeszcze kilka kryminałów, ale musiałbyś przejrzeć naszą bazę po zarejestrowaniu się na stronie. Ja niestety nie siedzę w tej tematyce. Dziś nie ma kolegi, który się tym zajmuje, ale gdybyś wpadł w przyszłym tygodniu... Okej. My po prostu mamy zmiany. Pracownicy wyjeżdżają na urlopy. Rozumiesz?
Cieszę się, że przyszedłeś tu właśnie o takiej godzinie. Zazwyczaj w tym czasie nie ma tu zbyt dużo ruchu. Co cię skłoniło do przyjścia tu o tej porze? Dobrze, że zdążyliśmy otworzyć. Przed szkołą? Dobrze. Nie jestem do końca pewien, czy wszystkie z zaprezentowanych tutaj książek z kategorii kryminał nadawają się dla ludzi w twoim wieku. Myślę, że możemy zrobić wyjątek lekko nagiąć zasady. W zasadzie masz już prawie 18 lat. Co półtora miesiąca. No, wybornie. Mój drogi, docieramy do końca. Fantastyka. Mój konik. Chciałbym przedstawić ci dużo, dużo więcej ciekawych lektur, ale myślę, że nie będę cię już dziś zanudzał. Zaproponuję jedynie 3, ale bardzo, bardzo dobre książki. Zaufaj mi. Pierwszą z nich... Po twoim wzroku widzę, że jesteś bardzo ciekawy, co ci przedstawię. Nie, nie będzie to Harry Potter. Jesteś już za duży. Dobrze, dobrze. Nie będę już budował napięcia. Uważaj. Jednym z najlepszych pisarzy wszechczasów, w mojej osobistej opinii, jest mało znany, zwłaszcza u nas, ale jestem pewny na 100%, że zakochasz się w jego książkach. Nie, mój drogi, na pewno nie jest to Paulo Coelho, proszę cię. Jest to, uwaga, Jonathan Carroll, amerykański pisarz. Myślę, że jest to literatura bardzo wymagająca, dająca do myślenia dla inteligentnych ludzi. Autor ma taką koncepcję na książki, że zbliżając się ku końcowi, nasza głowa jest o krok od eksplozji. Z podziwu. Sam wielokrotnie zachwycałem się jego talentem i inteligencją. Te książki to coś niesamowitego. Coś, czego mimo upływu lat i doświadczenia nadal nie potrafię porównać z niczym innym. Są bardzo wyjątkowe, tak nieprawdopodobnie inne od wszystkiego. W dobrym guście. Dla prawdziwych koneserów talentu. Tak. Nie proponowałbym ci byle czego. Zobacz. Kraina Chichów. Pierwsza książka tego autora, którą miałem przyjemność dosłownie pochłonąć, bo inaczej nie da się tego opisać. Ciężko oczywiście zdecydować się tutaj na jeden tytuł, ale myślę, że będzie to właściwy start. Jako początek przygody z tym autorem, jego twórczość rekomendował sam Stanisław Lem, ojciec polskiej fantastyki. Co do samej książki, to chyba jest to jego najgłośniejszy utwór. Jest to książka, od której czytelnikowi włos jeży się na głowie, gdyż ukazuje, że potworem może być wszystko, co nas otacza. Znajomi, jedzenie na stole i półki pełne książek. Jest to opowieść o cudzie i grozie tworzenia. Porusza problem osiągnięcia artystycznego. Czy wielki pisarz jest zarazem wielkim alchemikiem? Zdolny przemienić słowo zapisane na papierze w człowieka w niebieskim kapeluszu, który naprawdę stanie pod naszymi drzwiami?
Musisz przyzwyczaić się do takich niecodziennych porównań. Jonathan Carroll na pewno daje do myślenia, skłania do refleksji. Odbił ogromne, niewidzialne piętno na mojej czytelniczej duszy. Nie chcę jednak ci spoilerować. W tym przypadku moje słowa są niegodne. To jest książka jedyna w swoim rodzaju. Drugą niezwykle mocną propozycją jest nasz rodak, Jarosław Grzędowicz. Pan Lodowego Ogrodu. Myślę, że jest to najlepsza polska fantastyka, która w mojej osobistej opinii przebiła nawet Wiedźmina. Naprawdę, wierz mi na słowo, jest to wielki kunszt pisarski i szczerze chylę czoła przed tym autorem za pomysł, żeby spleść tyle stron w jedną niesamowitą historię, trzymającą w napięciu od samego początku do końca. W tym przypadku jest tak samo jak z wspomnianym wcześniej Harrym Potterem. Ledwo nie skończyło się jednej książki, a już biegło się po kolejny tom. Te rozdziały pochłania się nosem. Tak, tak. Tak jak powiedziałem, jest to historia w tomach. No tutaj drugą część. Trzecią. Czwartą. I niestety, i stety, mój drogi, ja jestem pewien, że akurat ten cykl zrobiłby na tobie niesamowite wrażenie. Kilka słów? Niech się zastanowię. Jak mam przedstawić coś tak niesamowitego w formie kilku zdań, aby zaciekawić nowego czytelnika? W tej książce jest wszystko. Kosmos, podróż, walka, miłość, tęsknota, wytrwałość, efekty specjalne, ale też śmierć, potwory, mrok. Będziesz przemierzać z głównymi bohaterami różne krainy. W niektórych utkniesz na dłużej, w innych być może zapomnisz. Końcówka zmiecie cię z nóg. Sposób, w jaki domknął tą wielowątkową historię. To trzeba przeżyć. Wiesz, tak między nami to bardzo dziwię się, że nie zrobili z tego jeszcze gry komputerowej. Na pewno miałaby szansę na grę roku. Recenzje robią swoje. Ta książka chyba nie ma skali. Tak, wiem, są gusta i guściki, ale dobrze. Dam ci wybór. Jesteś jeszcze ciekaw, co napisali na okładce? Dobrze. Spełnię twoją prośbę. Vuko Drakainen samotnie rusza na ratunek ekspedycji naukowej
badającej człekopodobną cywilizację planety Midgard. Pod żadnym pozorem nie można ingerować w rozwój nieznanej kultury. Trafia na zły czas. Planeta powiła go mgłą i śmiercią. Dalej jest tylko gorzej. Trwa wojna bogów. Giną śmiertelnicy. Odwieczne reguły zostały złamane. Jeden z moich ulubionych autorów fantastyki, Jacek Dukaj, można powiedzieć, że następca Lema, napisał taki komentarz: mnożąc realizm przez fantastykę, Grzędowicz osiąga efekt jeszcze większego autentyzmu. Mogę się pod tym podpisać. Myślę, że książka ta, mimo że no, jest fantastyką, jest napisana w tak ciekawy i realistyczny sposób. I te przepiękne ilustracje. Robi wrażenie. Sam początek również jest intrygujący. Powiadali, że wyszedł wprost z fal Morza Północnego i że zrodził go ich lodowaty, wściekły bezmiar, a powiła zapłodniona przez morze topielica. Powiadali, że wyszedł z pustkowi trwogi, gdzie powstał jako płód czyichś nieczystych myśli, inny niż pozostałe cienie, inny, bo we wszystkim podobny do człowieka. Mówili, że był synem Hinda, boga wojów, spłodzonym ze śmiertelną kobietą podczas jednej z wędrówek boga po świecie pod postacią Wuchengi. Mówili, że zrodził go piorun, który zabił stojącą na wydmach Sikrany Słony Wiatr, córkę wielkiego żeglarza Stikinga, krzyczącego topora. Stała samotnie na klifie podczas burzy, wypatrując na horyzoncie żagli statku swojego ukochanego. Martwa powiła płomienie i wojownika. Mówili, że pojawił się wprost z nocy, jadąc na wielkim jak smok koniu, z jastrzębiem siedzącym na ramieniu i wilkiem biegnącym obok. Mówili różne bzdury. Było całkiem inaczej. Prawda jest taka, że wypluły go gwiazdy. Na sam koniec spójrz proszę na to. To dość mało znany autor w naszym kraju. Carlos Castaneda. Nauki Don Juana. Kiedyś poświęciłem dosłownie całe wakacje, aby przeczytać wszystkie części tego cyklu. Strasznie się wkręciłem i zrobiło to na mnie naprawdę dobre wrażenie. O czym jest ta książka? Student antropologii wyjeżdża na badania do Meksyku, gdzie ma poznawać i opisywać rośliny. W międzyczasie spotyka starca, który okazuje się być indiańskim szamanem. I tak zaczyna się współpraca. Starzec zwany Don Juanem wprowadza Carlosa, głównego bohatera, w świat nieznany mu wcześniej. Świat, w którym rządzi magia i rytuały. W świat roślin, po których za życiu można widzieć i czuć znacznie więcej, niż można by się spodziewać. Z czasem wymagający starzec staje się kimś więcej, przyjacielem głównego bohatera. A badania antropologiczne schodzą na dalszy plan. Istotę przejmują szamańskie nauki, których nie można
wytłumaczyć racjonalnie. Na pewno ta historia jest ciekawa. Zresztą nie bez przyczyny ta książka sprzedała się na całym świecie w nakładzie kilku milionów egzemplarzy. Jest tutaj bardzo delikatnie zaznaczona granica między nauką a szamanizmem. Pomysły Don Juana z całą pewnością mogą zaskoczyć. Tak samo jak i reakcje prostego studenta na niesamowity świat magii. Jest to napisane w dość realistyczny sposób. Czasem odnosiłem wrażenie, że za sprawą roślin psychoaktywnych, zwanych tu pejotlem, możliwe jest osiągnięcie wyższych stanów wtajemniczenia i zrozumienia, niedostępnych przeciętnemu zjadaczowi chleba ze świata współczesnego. Dobrze, mój drogi, pokażę ci jeszcze raz wszystkie książki i sam będziesz mógł podjąć decyzję. Tak, to chyba już wszystko, co dzisiaj omówiliśmy. Czyli na pewno wybierasz książkę Busem przez świat, pierwszą część. To będzie ta. Pan Lodowego Ogrodu. Doskonały wybór. Już odkładam. Tom drugi, tom trzeci. Znalazłem tom pierwszy. Wspaniale pachnie. Jest to nowe wydanie. Oprócz tego chciałbyś jeszcze Rękę Mistrza. Czeka tu na ciebie. Ciekawy wybór. Magia chyba nie za bardzo cię interesuje wobec tego. Prawda? Szkoda. Ale liczę, że jeszcze uda mi się przeforsować moje typy w przyszłości. Tak? Zastanawiasz się jeszcze nad pentagramem albo krainą chichów? Która z nich jest lepsza?
Ja myślę, że jeśli wybierzesz tą ostatnią, z całą pewnością się nie zawiedziesz. Myślę, że jesteś wymagającym czytelnikiem i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Co mogłem. Miłego czytania i do zobaczenia za miesiąc. Również dziękuję.